Siadam tutaj, Abyss, witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś przetestujemy sobie petardy, myślę, że nie jakoś bardzo znane, choć przy unboxingu ich trochę osób odezwało się, że chciałoby zobaczyć test tych petard, więc go aktualnie nagrywam. Zapraszam was w tym momencie jeszcze do wzięcia udziału w konkursie oraz po prostu do brania czynnego udziału w maratonie, więc... To by było chyba na tyle z zaprosin. Jedynie mogę jeszcze tutaj zareklamować sklep Fajerwerki Shop, gdzie macie 15% zniżki przy użyciu kodu PYROGANG. Także dzisiejszymi petardami, tak jak wam już pewnie tytuł i miniaturka zdradziła, są to petardy Dragon X. Proszę bardzo, nie odbijaj się światło. Dragon X-y od, o dziwo, kto by się spodziewał, od Dragona. Także tak. Co oczywiście posiadają? Petarda. Kod produktu to NSCR01. 5 sztuk w opakowaniu, klasa trzecia. 2 gramy na petardę. Jest to fajny wynik na aktualne czasy i mam nadzieję, że jak te 2 gramy będzie waliło. I producent, nie będę starał się czytać producenta. Ważne, że importerem w Polsce tego produktu jest Dragon, poznański Dragon. Myślę, że mimo wszystko niedużo osób kojarzy tego importera, a bardzo szkoda, bo mogę tu przytoczyć na przykład sytuację z ostatnim Sylwestrem z tamtego roku, gdzie większość marketów miała średnie kostki, będę szczery, a w tamtym roku Polo Market miał kostki z Dragona i one były jednymi z najtańszych kostek w marketach, jednymi z najlepszych kostek w marketach w tamtym roku, przynajmniej według mnie, więc no, małe kostki z Dragona mogę polecić, wszystkie T-Rexy, inne Las Vegasy, inne, bierzcie śmiało, mam nadzieję, że uda mi się kiedyś też je przetestować tak na odcinku. Także jedna petarda wygląda w taki oto sposób, Dragon X, taki mało jajowaty, ale no cóż, no wygląda dość prosto, no siwy papier z napisem, i tyle. Gramatura, tak jak powiedziałem, 2 gramy, klasa trzecia. Limit wieku 18 lat, kto by się spodziewał. CE posiadają, a data produkcji to 2018 rok. Także lecimy z pierwszą petardką. Dragon X-ik. Podejrzewam, że będzie miał flarę, bo widzę, że ląd jest ubrodzony flarą. Ląd się świetnie pali, więc nie będzie sprawiał problemów raczej. Wow! Piękna czerwona flara i kawał porządnego huku. To naprawdę wali jak 2 gramy. I właśnie, nie powiedziałem ceny. Cena za takie 5 sztuk to jest jakieś 5 zł. Przynajmniej tam, gdzie ja kupowałem, w wielu sklepach naprawdę ich nie ma. Chyba na stronie Dragona one są trochę tańsze. Więc 4-5 zł, tak możemy powiedzieć, za 5 sztuk. Więc za jedną petardkę nie wychodzi jakoś wybitnie, ale szczerze mówiąc, luźno mogę je porównać do jakichś C4-ek, które są bardzo cenione sobie. No nie oszukujmy, że nie są cenione. Także odpalam jeszcze jedną luźno. Świetna czerwona flara ogólnie. I kawał do dobrego huku. Idziemy, zobaczymy dziurę. No patrzcie na to. Nie jest to głębokie, ale no cały tutaj obszar strawy wykosiło. Strawy, ściółki. Więc jestem bardzo zadziwiony i to pozytywnie. Nie ukrywajmy, flara robi robotę. Postaram wam się pokazać też z bliska, ale szukam jakiegoś kamienia czy coś, na którym mógłbym postawić petardę i sobie odejść. Także macie kawałek spaceru, możecie zwiedzać las. Jestem zaskoczony i to bardzo pozytywnie. Zdecydowanie wali jak 2 gramy. Przepraszam, że wychodzę z lasu, bo pewnie na was wieje teraz. I mam nadzieję, że nie słyszycie samego szumu, ale no. Dobra, postaram się postawić tutaj, żebyście zobaczyli ładnie z bliska flarę. No i co? Za chwilę zobaczycie może moją mordę.
A może się nie zmieści w kadrze? Witam. No i co, odpalamy sobie? A, nie przewracaj się. Chcemy ładnie zobaczyć flarę. Stoi stabilnie, mam taką nadzieję. Świetne echo się niesie. Świetne petardy. Szkoda, że jest ich tak mało w paczce, bo zdecydowanie zasługują na jakąś wersję taką, wiecie, jak to większość takich klasycznych petard pakowanych po 20. Myślę, że gdyby tylko ktoś to nagłośnił i powiedział, że naprawdę są dobre, no bo to myślę, że mogłoby być hitem sprzedażowym, jak pewne C4-ki, które no były wszędzie swego czasu i każdy je zachwalał i totalnie mnie to nie dziwi. Także Dragon X-y, bardzo, bardzo mile zaskoczony jestem. Choć no 1 zł za sztukę, no nie wychodzi to jakoś wybitnie, ale no pamiętajmy, no niedługo C4-ki znają życie, w sezonie też będą tyle kosztować, więc jak się skończą już do końca C4-ki, to zamiast piromaksowych petardek możecie wziąć od Dragona spokojnie Dragon X-y i będziecie zadowoleni, bo to jest praktycznie ta sama moc. Jedyną różnicą jest to, że flara nie jest żółta czy tam zielona, tylko jest no czerwona. I mam nadzieję, że widzieliście ją dobrze, tak z bliska. I mam nadzieję, że nie przestraszyliście się mojej mordy. Dobra, teraz odpalamy sobie pod gankiem. Myślę, że poszybuje daleko, a nawet wysoko. Wbijamy. Coś tam się udało wbić. Czy ja muszę coś mówić? Wysoko, wysoko ponad drzewa. Poszybował pięknie. Rączkę gdzieś zgubił. Już jej nie odzyskamy prawdopodobnie. No i patrzcie, co zrobiło z terenem. Wielka dziura, tutaj było po takiej luźnej rzuconej, tu była postawiona pod garnkiem, więc ciśnienie jeszcze zrobiło dziurę w głąb. Świetna robota, świetne, świetne petardy. Wiadomo, pewnie ktoś może powiedzieć, że nie są aż tak bardzo opłacalne, bo tylko 5 sztuk za piątkę. Ale zastanówmy się, bo taka prawda, że coraz, jak widzę teraz nowości, coraz więcej petard no nie idzie w taką stronę, jakbyście chcieli i ja bym chciał. Więc może warto będzie się obrócić za takimi Dragonami. Z tego co pamiętam, na sklepie Dragona są tańsze trochę niż tam, gdzie ja zamawiałem. Także jeśli ktoś ich nie miał albo się zastanawiał nad nimi, śmiało, śmiało bierzcie ode mnie. Ocena 7, tylko 7, dlatego że no cena za 5 sztuk tylko, ale są luźno porównywalne do C4-ek, a no C4-ki teraz ceną też idą w górę, więc nie sugerujcie się, że kupicie je po 10 zł, bo no możecie nie kupić, nie oszukujmy się. Także ode mnie 7, nawet 7 z plusem. Za świetny huk i świetną flarę. Na wasze opinie czekam. Wiem, że trochę osób chciało zobaczyć te petardy, więc mam nadzieję, że są spełnieni. No i co? Czekam na waszą opinię, tak jak powiedziałem. Zapraszam jeszcze raz do konkursu, do subskrybowania, na wszystkie TikToki, Facebooki i inne rzeczy. Wszystko macie w opisie, a konkursik na pewno na kanale bez problemu znajdziecie. Także no cóż, widzimy się dzisiaj o 20:00 w shortcie i jutro klasycznie o 18:00 w długim teście. Trzymajcie się. Cześć.